Witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gothic 2 skrótka The Returning. I dzisiaj mam przy sobą pułapki, które nie jestem do końca pewien jak ominąć, ale coś może nam się uda wykombinować. Da się na nich przeskakiwać? Da się na nich przeskakiwać, no dobra. To my jak przystało na koksów zginiemy na drugiej. Pierwszą przeżyliśmy, ale już na drugiej of course zginęliśmy. Może jakoś to przejście da się otworzyć? Chyba nie. Chyba, że tam jakiś przycisk był. Może pójdźmy i sprawdźmy, bo szczerze nie sprawdzaliśmy. Może jakiś klawisz był, który by nam pomógł w tej komnacie? Ale coś mi się widzi, że niestety, ale nie. Może to pochodnia nam gdzieś pomoże, to jest po środku. Też nie. No dobra. No spróbujemy ominąć te pułapki za pomocą metody magika, czyli jump, jump, motherfucker, jump. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, nie wyszło nic dobrego. Jeszcze jedna próba. Rematch. A nie, to po prostu to wytnę i spotkamy się, jak tylko sobie z tymi pułapkami jakoś poradzę. Siup. Jo. A, dobra. A więc cięcie. Wystarczyło tylko nie biegnąć i przeskoczenie tego wszystkiego było po prostu haniebnie proste, taka prawda. Wystarczyło, nie, jak powiedziałem, wystarczyło nie biegnąć, tylko podejść sobie po prostu jak najbliżej się dało i kliknąć alt. Nawet bez żadnego sterowania w locie czy czegoś takiego. Po prostu nie było to potrzebne. I tak, tu jest przycisk. Pułapki pewnie nie zniknęły, no oczywiście, że nie zniknęły. Będę musiał wrócić, będę musiał wrócić po tych samych pułapkach. Ale może teraz tak, widzimy się do pokonać, jak to pokazać jak to zrobić, a nie pokazać. Pokonać też pułapki, tak, ale bardziej pokazać jak to zrobić, o to słowo mi chodziło. Czyli o to sformułowanie. O, w ten sposób, tylko alt kliknąć. O kurczę, się nie udało, no. Tylko alt kliknąć, wszystko jest proste na papierze. Albo poza wizją zawsze oczywiście wszystko mi lepiej wychodzi. Czemu tak jest? Nie pytajcie się mnie. Nie mam pojęcia. Że aż za blisko stanęły. No za blisko po prostu stanęły. Już chciałem być aż za dobry. Przez to tak niestety skończyłem na kolcach. No dobra, bezimienny. Ostatnia próba na wizji. Dajesz, nie skańmy się. Skaczmy jak małysz, ale no może nie jak małysz właśnie. Może trochę słabiej niż małysz, bo jak małysz to najwidoczniej bezimienny troszkę za daleko przeskakujesz. O, w sumie jak się dobrze ustawi, to jak widzę można tylko i wyłącznie alt klikać. Patrzcie. Już chyba nie przeskoczymy, jak tylko i wyłącznie klikniemy alt. Więc troszeczkę się zbliżę. O właśnie, i nam się udało. No jak powiedziałem, nie jest takie wcale trudne, tylko ja jestem pokraką i tyle w temacie. Dobra, mamy tutaj dwóch kostków, które jakiegoś mostu bronią. Aby ten most się po cichu nie zawalił, to byłoby wredne. Chodźcie, kostki. Zajmę się wami po tej stronie, ale jeszcze tylko jeden poszedł. Ciekawe. Drugi powiedział, nie, ty idź walczyć dzisiaj, ja wczoraj walczyłem. Dobra, niech ci będzie. Ja walczyłem w ostatnim milenium paszczotopień, kiedy ty miasto ostatnio było odwiedzane. Teraz twoja kolej. Dobra, ginisz, szkielecie, wojowniku. Kłoszki sobie tego miasta nie znamy, więc nie wiem, kiedy to miasto w ogóle istnieje, skąd ono się wzięło, etc., etc. Nie mam żadnego pojęcia. A, użyję mikstury wytrzymałości. Mikstura wytrzymałości, doda ci krzepliwości, jej. Mam tylko inna kostka, ale tutaj wyjdziemy na most. Epicki pojedynek na moście między kostkiem a srebrnym człowiekiem dzierżącym srebrny ornarski miecz. Chodź tu, rzeczaki wyczone, leżysz. I ktoś tu w ogóle leży po bokach może? Raczej nie. A więc dobra. Idzie kolejny wojownik. Cześć panie wojowniku! W ogóle kolejny chyba stoi, jeszcze dalej tam. A ten też jest inny taki wojownik i bez tarczy, tylko że ze zbroją. Czy starczą są mocniejsze tej zbroją. Ale w ogóle chyba tylko i wyłącznie w tej lokacji spotykamy normalnych szkieletów demonicznych, a nie demonicznych wojowników. Może gdzieś jeszcze indziej są, ale póki co chyba tylko i wyłącznie tutaj spotkałem. O, grasz Karok, nic ciekawego. Jestem chyba grasz Dagar, czy jakoś tak, to jest chyba ten najlepszy. Grasz Karoki w sumie są słabiutkie, bo niczym z tego, że broń z tego żadna tak naprawdę w tym momencie gry, w którym zazwyczaj się przychodzi, to jeszcze są bardzo mało warte, bo chyba nie wiem, zaznaczymy nawet grasz Karok. Tu powinien być na przodzie. Nie wiem, 4 jest warty. No 25, mnie jest warty 2 sztuki złota. U sklepikarza, hura! 2 sztuki złota. Normalnie burżuazja. Chodź panie Kostek! Dawaj pan na ring, zaraz pana zniszczę, no. Chod, no chod na ring, o. Nawet kibic tutaj przyszedł. Śmiałbym rzeknąć, co to jest, skoro to jest taki bardziej krepiący przeciwnik. Ale może się od tego powstrzymam. Kto jest taki bardziej ogarnięty w tej kwestii, o której tutaj wspominam teraz, to wie, o co chodzi. Też kwestii, też głupio brzmi kwestia. O, tam w ogóle coś jest, patrzcie tam. Gdzie to niby spogląda? To ten świecznik. Amulet. Amulet, jestem ciekawy, jaki amulet?
Cóż to za amulet? Amulet ognia, czy nie? Świecenia? Zigosa? Który to mógł być tutaj? Amulet siły już miałem wcześniej. Magicznego pancerza chyba też miałem. Ognia chyba też. No nie wiem. Może to jakiś questowy amulet, nie wiem. Nie wiem, który to mógł być szczerze, bo ja miałem sport hamulet. W ogóle parę sprzedałem tych hamuletów, które się powtarzały. Ale cóż. Naszyjnik srebrny to jakby taki przemian na sprzedaż tylko i wyłącznie. Ale no nie wiem, szczerze nie wiem, naprawdę. Naprawdę się nie orientuję. Dobra, otwórzmy tą skrzyneczkę, bo to się widzę, że podła jest zamka. Twarda sztuka. Będzie ciężko. O kurczę, coraz dłuższy ten się combination robi. O, udało się. Oczywiście wzajem dostałem truciznę i bełty do tego, do jakiejś broni orków, czyli zgadzam, że to właśnie do tego, do dozownika są to bełty. Bełty do dozownika, dobrze, że nie do śmietnika. Nie czuję, jak rymuje. Dobra, spróbujemy jeszcze raz otworzyć na wizję, jak się nie uda to powalić po prostu. I otworzę to poza wizją. No, gro, a więc cięcie? Znowu na złość mi zrobiło. No znowu, kuźwa, w ostatnim odcinku na pewno z drugim razem mi się nie uda. No to cię... Nie, jednak nie. To i się udało. Teraz też. A no to cię... Nie, jednak się udało. Stałem tylko i wyłącznie błyskawicą. Błyskawica w łeb to akurat w tej grze nic strasznego. O, widzę, że zamek nie jest identyczny. Twórcy chcą mi tutaj wyzwanie zgotować. No dobra. Jestem ciekaw, czy wymyślałeś te zamki po prostu o tak sobie, czy ten, czy... Wiecie, że tak po prostu, jakieś tak i tak. Czy jakoś się bardziej tak konstruowali umyślnie? Kurczę, to znaczy nawet ciężki. Jeszcze cięższy od tamtego. No, zamek! Nie lubimy się. Zaraz tu będziemy bardzo niegrzeczni bez ciebie. Zameczku, proszę cię, otwórz się nareszcie. Zaczynasz mnie denerwować. Dobra, wiecie co, wytnę po prostu tego zamku, bo jak widzicie, on się ze mną po prostu, kuźwa, nie lubi drań. O! Otworzyłem go. O, kolejne bełty ekstresznicze, oczywiście trucizna gratis jeszcze. A więc cięcie. Ej, no znowu za drugim razem dostałem błyskawicą. Jakieś skrypty są, czy jak? Znowu otwieram za drugim razem, jeb błyskawica. Ciekawe. Jestem też ciekaw, gdzie kolejny to coś patrzy. Bo są takie dziury, jak widzicie. Oj, gdzie to jest to przejście teraz? Home. Chyba wiem, gdzie to jest. Mogę? Dziękuję bardzo. Gdzie to patrzy w ogóle? A, to są... Aha, te oczy, te takie jakby oczy, to są... One są na główny pokój patrzą, o tak powiem. Ten cały główny room. Mogę na bok, mogę gdzieś na dół zeskoczyć? Ciekaw, co na dole jest. Sprawdźmy. Bezimienny! Test! A, kolce. Dobra. Gdybym miał sterowanie myszką, sprawdziłbym myszką, ale mam wyłączone sterowanie myszką, bo no w kotiku myszką sterować. Na początku tak sterowałem, ponieważ miałem problemy z sterowaniem klawiaturą, ale to się poprawiło po jakimś czasie. Znaczy nie takie problemy, że nie wiedziałem jak czy coś, bo ja sporo grałem gotika i no oczywiście, że zawsze grałem na klawiaturze, ale chodziło mi o to, że ze sterowaniem jakieś takie problemy miałem bardziej techniczne, że to mi działało z opóźnieniem i w ogóle te sprawy. Ale po jakimś czasie się to unormowało, jak coś tam zrobiłem, już nie pamiętam co. Nie było w porządku od tamtego czasu, więc od tamtego czasu grałem cały czas w tym sterowaniu właśnie staromodnym, no gotikowym po prostu, takim typowym. I teraz tak, się otworzyły te pierwsze kraty tam na samym przodzie. Czytamy bełt do dozownika, to się domyślam, że dozownik tutaj będzie się znajdował w takim razie. Chociaż no, jak mówiłem, no jego lokacja jest niemalże oczywista, bo skoro nigdzie indziej w dolinie ci niego nie ma, ale zostało nam tylko i wyłącznie miasto umarłych tutaj, no to na logikę powinien być właśnie w mieście umarłych. No innej opcji po prostu nie widzę. Innej opcji nie widzę. Cześć panie demoniczny szkielecie wojowniku. O kurczę, to jest takie sporo. Tak zacząłem walkę na środku, a takim pomyślałem ile ich tutaj jest. A jednak to oni tu będą na lepszej pozycji, aniżeli ja. Chciałem zmienić scenę tego drugiego, ale oczywiście gra mi nie daje. Dlatego, że próbuję jej tu zasugerować kliknięciami w prawą strzałkę. A ona mówi, nie zrobisz tego za żadne skarby Adanosa i Nosa i Beliara. Nie masz prawa tego zrobić, ty tyraniu. Innowierco jeden. Kurczę, no, mam problemy, przecież są i zombie, i szkiel, bo to tak się ładnie zgrywają te jednostki.
A Szkieletas ich wyprzedzi oczywiście. Muszę go zabić, zanim jeszcze dołączy. No Szkielet, kurwa, daj się zabić! Kill him! Kill him now! No, zombie, wiecie go zabijcie za mnie, no. Patrzcie, wam przeszkadza tylko i wyłącznie. Was blokuje po chamsku, a wy go nie zabijecie, nie wiem po co. Wasz przyjaciel, tak? A zębacze tego się tłuko nawzajem i potem zjadają. Tylko się nie tłuko, ale potem się zjadają. Zębacze to są podłe bestie, kurcze pieczone. Swoich braci zjadają. Swoich braci, swoich przyjaciół. Podłe zębacze. Zębacze to zło. Zło się zbliża. Tak. Powiem taki dość znany tekst z dubbingu Warcrafta. Chyba znany, nie wiem. Zresztą wszystkie takie te teksty z tych gotików z Warcraftów i tym podobnie są dość znane. I tak, to jest podejrzana ściana. Jestem pewien, że za nią będzie pewnie dozownik. Ale tu dodało się kogoś tutaj na górę wejść. To jest skrzynia. Wow, zauważyłem jej od razu. Dobrze, że tutaj wlazłem, bo żeby nie takim bym zauważył wychodząc stąd, ale... No cóż, nie zauważyłem jej wcześniej. Ciekawe. Ty skrzynią planowałeś się przede mną ukryć? No, nie grasz na skrzynię. O, ile starych monet, jeszcze skrzyd... Wow, stare monety w dużej ilości, puchar jeszcze z klejnotami. To miasto w sumie jest dość opłacalne, jeżeli chodzi o eksplorację go. A co my tu mamy? Brzmi nieźle. Coż za hardkorowość? Wszystko brzmi nieźle, ale okazuje się, że jednak brzmi źle. Brzmi nieźle. Chyba brzmi źle właśnie, panie bezimienny. No, jeszcze troszkę popróbuję. A jak więc znowu to wytnę, bo jak wiesz, ten zamek właśnie troszkę się ze mną bije. Dobra, jeszcze chwila, dobra, wycinam to w takim razie. Oczywiście trucizna. A jeżeli za pierwszym razem pokażę zawartość tej skrzynki. 100 starych monet, czyli 1000 expa i 200 monet jakby normalnych. I jeszcze woda święcona. No, ale wiecie co? Oczywiście muszę zrobić cięcie, żeby się z tej trucizny jakoś ocucić, czyli otworzyć skrzynkę jeszcze raz, ponieważ... Ach, tyle oczywiście zerwałem trucizną. No i dobra, no to cięcie. I znowu za drugim razem zerwałem błyskawicą! What the fuck? O, skryptowane skrzynki! No to nie może być zbieg okoliczności, to są skrypty! Skrypty! Pies, malkę i bejcz, jakoś tak to szło. O, to właśnie miałem rację, że coś tu może być. Niby to tylko bronie orków, ale bo nie wiedziałem, że będzie może w ogóle tak z góry czego. Może tak właśnie rękę jakby do góry podnieść. Szczerze naprawdę o tym nie wiedziałem. Mi się wydaje, że tu się warto rozejrzeć. Zresztą pewnie nic ciekawego nie ma, ale... Tak, w imię zasad. W imię zasad. A jaka jest końcówka, to chyba każdy wie, a jak nie wie, to znaczy, że albo nie oglądał filmu, albo jest dość młody, albo za mało internetów jeszcze w świecie widział. W życiu. W życiu za mało jeszcze internetów widział. Może to i dobrze dla niego. Bądź co bądź. Może to i dobrze. Jak sobie pomyślę o tym, co widziałem w internecie przez całą moją karierę korzystania z internetu, no to... Karierę to brzmi, ale wiadomo o co chodzi. Przez cały czas, skąd korzystałem z internetu, no to może faktycznie niektóre rzeczy wolałbym nie widzieć. Wcale nie. Naprawdę niektóre rzeczy w internecie są straszne. Woli człowiek się przyzwyczaja i już nic nie jest w stanie go w ogóle zrazić czy coś. Jak na przykład mnie, ale no i... No jednak, no niektórych rzeczy człowiek brałby jednak nie zobaczyć nigdy. Bo to strasznie wypiąłem człowieka z emocji. W ogóle się już niczym nie przejmuje, etc. I tu widzę, coś w ogóle jest, no, że tak powiem, sączone magią zła i w ogóle te sprawy. Bo wynosi się z tego czarny dym. I to jest pewnie ta cała kusza, ten cały dozownik tak zwany. Jej! Zobaczmy, czy jest mocny dozownik. Teraz zobaczymy. No, dozowniku jesteś mocny. O kuźwa! Obrażenia 1500, do strzelania wagane są bełty do dwar zadach. Aha, okej. Ta kusza bije po półtorej bańki. GG. W ogóle ten łuk miałem na nią umarłych sprawdzić, zapomniałem o tym zupełnie. A sprawdzimy kiedy indziej w temacie. Czemu by nie? Czemu go niby koniecznie teraz sprawdzać? Po co? Bo dlaczego? Bo niby czemu? I teraz chyba na logikę powinienem rozpocząć przyzwania Asgalora, ale coś mi się kojarzy, że chyba najpierw powinienem pójść do Urgroma. Urszak? Nie.
Aha, mam takie wrażenie właśnie, że przed walką powinienem pójść do Urgroma. I kurczę, poza wizją nawet to zrobię, żeby mieć pewność, że ten, że czegoś pominąłem, nie zepsułem, czy coś ten design. A więc chwilowe cięcie i spotkamy się albo u Urgroma, albo znowu tutaj, jak będziemy przyzywać Asgalora. A więc do następnego odcinka. Żartowałem, bo to się ma dopiero 15 minut. A więc cięcie. No, przeżyście mnie jednak nie myliło. Chyba znalazłem tą broń. Chyba znalazłem tą broń, o której mówiłeś. Urgrom myśleć, że tak. Mora znalazł dwa artach. Teraz iść zabijać demon, pomścić braci. Zatem idę. Jej, 200 expa więcej. Hurra! Taka droga do 200 expa. No świetnie, nie aż taka droga, bo to była... ta saczykiem, no ale... Dobra. W takim razie znowu ścięcie. A w sumie pójdę tędy, tak naprawdę. Dobra, w takim razie znowu ścięcie i spotkamy się już. A może nie. Może nie będę się na tej drogi. Bo zatrzymać walkę za Asgalorem, więc... No w sumie wytnę tę drogę. To jednak nie ma sensu tego pokazywać. Tak ja mam szczerze powiedziawszy zdanie. No i dobra, jesteśmy już na miejscu, a w ogóle tu mikstura leży. Tutaj wcześniej była? Możliwe, że jej była. Po prostu jej pewnie nie zauważyłem i tyle w temacie. Jednakowoż, zobaczymy, gdzie teraz stanie, jak użyjemy tej oka gniewu. Przeprowadzenie rytuału połączenia. The fuck? Takie odpiękne jest. Tutaj muszę gadać, ponieważ to jest z filmu, więc za muzykę po prostu mi film pewnie zablokują, znając życie. Kurczę, z jakiego to filmu jest? Nie pamiętam. Ale skądś tą scenę kojarzę. Wiadomo oczywiście, że jest z filmu, no bo jakby nie spojrzeć, to widać na pierwszy rzut oka. Może z słodka któregoś? Nie wiem, skąd ta scena jest. Nie kojarzę. Nie kojarzę, skąd jest ta scena. Smoczy se paczo. Ale smoczy... To jest smoczy pukowa wygląda, szczerze. Z animacji to mi coś taka bezsensowna wydaje zdeszka. Pojawiłem jakiś tej sensowny, nie wiem, in-game'owy bardziej. Jakąś in-game'ową scenę, o tak jak to smok przelatuje, coś takiego. Zaklinam się na wolę i nosa, coś tam o wielkości, etc, etc. Jej, kostek, dzień dobry. Może w jeden, otoczyły mnie, gangbang! Gangbang, motherfucker! A ta scena naprawdę była kiepskie, jakoś, nie wiem, by mi tu była zbędna zupełnie. Cztery kostki, o kurczę. Cała defilada normalnie. No, no. Wiecie co? Tak z nimi nie wygramy za łatwo. Tylko jej wyłącznie dostarczył punkt życia w ten sposób. Nie z czterem. Po prostu nie! Spadasz ode mnie dranie. Spadasz ode mnie dranie jednak, kurczaki pieczone. A w sumie jednego to mogę zabić się z broni. Dajesz na ring, no! Zaraz cię zniszczę, bro! Dawaj na ring, kurczę. Bro, dawaj na ring. Zobaczymy, kto wygra. Jest raz jeden na jednego. No i padasz do piekła, do nieba, do piekła. Jej. O, przeklęty miecz dwuręczny, szkielet wojownik. Szkielet wojownik. Co jest na tym filmiku nie musiałem grać, ponieważ on był bez muzyki jakiejś takiej szczególnej. Ale w sumie raz mi się YouTube przyczepił do filmiku, który miał tylko i wyłącznie mój głos. Nawet nie było tam żadnej muzyki, nawet nie było... Ten filmik obejrzałem was 2 czy 3 razy specjalnie po to, żeby się dowiedzieć, czy... Kurczę, gdzieś tam pewnie czegoś nie usłyszałem, nie wiem, może jakieś radio leciało, może coś by Yeti wychwyciło, nie wiem. A tam nie, po prostu zwykły audiolog i się YouTube przyczepił, że prawa autorskie, a dlaczego? Po prostu, no niczego, ot tak sobie. Ur Thunder, demon byś już tutaj, szkiwać człowiek. Człowiek iść dalej i spotkać demon. Urgrom patrzeć jak człowiek, zabić demon. Mura nie zapomnieć mieć przy sobie warsztak. Dobrze, wszystko rozumiem. Urgrom czyś człowiek udanego polowania. Czemu on się nazywa Ur Thunder? A jest to Urgrom. Chyba coś się zepsuło. Chyba coś jest nie tak. Chyba coś się zepsuło. A czyli no, Ur Thunder to byłoby z angielskiego, że Ur Thunder, Urgrom, ale... No kurczę, no. Czy jest po angielsku? No jest Asgalor świnia, ta? Dzień dobry, Asgalorku, co u ciebie? Będziesz chciał pogadać, czy będziemy walczyć od razu? O, pogadamy jednak najpierw.
Człowiek? Myślałem, że zwiem was wszystkich, żałosne ludziki. Jak widzisz, trochę się mylisz, myślałem, że to będzie twój ostatni błąd. A więc to z tobą mam się zmierzyć? Wiedziałem, że nie jesteś zwykłym śmiertelnikiem. Zgadza się, smoku, przybyłem to, by skrócić ci kulgawą głowę. Udało ci się dostać do mnie, ale to wcale nie oznacza, że jesteś taki bystry. Kolejny bezmyślny stwór, który wszystko chce skończyć na własną rękę. No cóż, przebiję ci serce, wydrej poszarpie na kawałki. Zobaczymy, kto tu będzie wyrwał serca. Powodzenia od Urtrala. Urtral, pamiętam tego pionka. Żałuję, że nie usmażyłem mu dupska. O, widzę, że znalazł mentora. Dwój wojownika broni szalony w taki sposób. Ale ty jesteś naiwny, aby sądzić, że on pomoże ci mnie przezwyciężyć. Dość marnowania czasu na rozmowy. Nadszedł czas, aby zabrać się do pracy. Mogę wreszcie poczuć smak krwi bohatera. Wow, widzę, że coś mi wytrzymałość w ogóle spada, o tak sobie. Żeby samo trzymanie tej broni aż tak bardzo wytrzymałość spadała? Kurczę, nie, dobrze. Tego nie wziąłem pod uwagę. A dobra, Asgalor na swoje tutaj zlewa, to dobrze. Bo to samo trzymanie tej broni spada wytrzymałość w takim dość dużym tempie. Co, smoczku? Dawaj, że zginiesz marnie. O, bo nie zginiesz, bo bełty mi trafiają w podłogę. Gień, kurczę, no. Gień. Interesująca walka, zawsze bełty skończył tak naprawdę, jak go nie zabiję jeszcze. No umrzej, draniu! Musisz umrzeć? Jej! Super walka z bossem! 10 000 expa! Kuźwa, tak beznadziejnej walki to ja nie widziałem jeszcze, do jasnej cholery, no! Wielki Asgalor! Ścienna walka ze ścierwadą, więc to bardziej interesująca. Serycze czarnego smoka z Galora. I co, i to niby ty jesteś tym legendarnym super turbo mega hiper extra pro extra hiper mega super trudnym mega potężnym demonicznym smokiem. Jee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 
że... To już walka z przyjednym smokiem w normalnym gatunku baczkawszym. Dobra. Mi się wydaje, że chyba wszystkie bełty, które się wystrzeli tej kuszy, a może nie wszystkie, bo chyba mieliśmy ich 10. Zobaczmy, mamy jeszcze jakieś bełty tej kuszy, czy nie bardzo? Mamy. Jej. Ta kusza jednak ma sporo tych bełtów. Hurra! Mamy jeszcze bełty do potężnego dozownika. O, i urgrzem jest normalny. Demon być martwy, człowiek zabić demon. Czuć, czuć, klątwa znikać. Duch Urgrom znów należeć do niego. Urgrom nie być duch, Urgrom być żywy i bracia też. Zły demon nie będzie więcej czarować i zabijać braci. Teraz dolina jest wolna od ciemnego czaru zła, jak i wy wszyscy. Urgrom mówić człowiek wielkie dzięki. Urgrom szanować człowiek i uważać go za przyjaciel. Myślę, że przyjaźń z orkami wchodzi mi w przyzwyczajenie. Dobra, muszę iść. Przekażę Urtrolowi wiadomość, że dolina nie jest już źródłem zła. I oczywiście, że jego brat żyje. Dobrej drogi, człowieku. Urgrom będzie zawsze pamiętał wielki bohater. Urgrom iść do domu. Człowiek zawsze znaleźć Urgroma w obozie. Fajną zbroję masz, Urgrom. Naprawdę fajną. Podoba mi się ta zbroja. A chyba Urtra miał identyczną, tylko gorzej ją było widać. A ten... potężny demon. Ugi bugi. Super potężny demon. Dawno nie walczyłem z takim potężnym przeciwnikiem. Przeciętny aż szoszłej był ciekawy się do pokonania. Seriously? Seriously, to miał być boss, na którego odblokowanie musiałem chyba z 5 odcinków poświęcić? Serio? Naprawdę? Fuck off. Równie hukowy boss to hukowa cutscenka. Zawiodłem się. Naprawdę się zawiodłem. Zresztą ostatnia walka w Gothiku 2 też jest troszkę taka no, niezbyt ciekawa. Dobra, łuk cieni, tropicie Diego, smoczy łuk. A załóżmy sobie w sumie święte coś. Święty łuk! No, święty miecz, święty łuk. Jej, kom! Mamy 8000 expa do poziomu nam tylko brakuje. Asgalor nam całkiem sporo tego expa dał. Dziękujemy panu Asgalorowi za to, ale bossem był hukowym. 6500 expa to w sumie jest cholernie dużo. Chodzi diabła, czy 10500, what the fuck? Jeszcze punktów nauki nam dał aż 5. Nie powiedziałbym, że jest mało warty, ale że jest potężny, czy coś ten design, no. A czy bez tego? Bez naszego dozownika byłby ciężki do zabicia, to się zgodzę, oczywiście, tak, tak. Ale chodzi mi o to, że walka była taka emocjonująca. Wow, skończyła się? Nie.
naprawdę zawiodłem się, jeszcze raz powtórzę, i już po raz ostatni w tym odcinku, że się naprawdę zawiodłem. O, to było źle. Jednak to był ostatni raz dopiero. No i teraz tak, teraz udajemy się najpewniej najpierw do Urtrala, potem od tych gości tutaj z obozu. Chociaż może zanim pójdziemy do Urtrala... O nie, pójdźmy do Urtrala. Miałem taki pomysł, ale nie. Jednak najpierw idziemy do Urtrala i tyle. Mówię, to brzmi jak do Urtrala, czyli do Urtraliska. Urtralisk, yeah. Ultraliski do Starcrafta, ty wiesz, to są za jednostki. Takie malutkie, słodkie. Zresztą bardziej zerlingi tego opisu pasują. Wiesz też, no zerlingi nie są zbyt słodkie, no ale... No w grze wyglądają słodko. Już jakby takiego spotkać normalnie, to no jednak nie byłby taki super słodki. Dobra. Do tych musimy tu iść, raczej nie. Jednakowo, zanim wejdziemy do orkowego miasta, no to musimy założyć nasze ulumulu. 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 Jej, Garurok, podziemne miasto orków. So much pan. Podziemne miasto orków. Oczywiście potem tych wszystkich orków pewnie wytniemy kiedyś, ale tego czasu. Niech sobie tutaj żyją. Pozwalam im! Cieszcie się! Oszczędzam wasze nędzne żywoty. Ale jak kiedyś będę potrzebował expa, wszyscy zginiecie. I wasze wszystkie skrzynki będą moje. Wasze bronie i złoto także. Dobra, i szef powinien być tutaj. Idziemy do Urtrala. Zobaczymy za ciekawego tral, powiem. Tral, troll. Tral, troll. Dobra, gdzie jest nasz tral? Trzeba tutaj kawałątek. No i powinien być, jak dobrze pamiętam, bo to miejsce jest strasznie długie. Tutaj. Spodziewałem się, że mniej pokoi będzie po kolei, a tyle pokoi, bo po kolei, że ho. Cześć, panie. O, skraczonego tura to w ogóle leżała, ciekawostka. Jeszcze nasz karok. Widzę, że nie jesteś, że pożyczałem twoje rzeczy. W sumie to dobrze. Cześć, wiesz co, czarny smok Asgalor jest martwy. Oto jego serce. Urtral widzieć, Asgalor umierać. Urtral zemści się na przeklęty smok. Mora być wielki wojownik, gdyby godny wejść do świątyni Kruszak. Urtral mówi dziękuję i dać magiczny klucz. Mora otworzyć wejście do świątyni Kruszak. Jest jeszcze jedna sprawa. Zbawiając Asgalora, zdjęłem klątwę, która ciążyła nad twoimi braćmi. Wraz z twoim bratem, Urgromem. Urtral nie rozumieć. Urtral myśleć, brat martwy. Twój brat żyje w Odzu i to on właśnie pomógł mi zniszczyć tą paskudę, której serce trzymasz w łapie. Ups, w ręce. A właściwie to wszyscy twoi bracia z Jawy znów odzyskali materialny byt i są teraz naprawdę żywi. Brat Urgrom. Dobra, Orku, bywaj, miło było cię poznać. Zaczekaj, człowiek przynieść dobrą wiadomość. Ultra cieszyć się bardzo. Ultra dziękować Mora. Musisz przemyśleć, jak Mora sam wybierać cokolwiek chcieć. Teraz niczego nie potrzebuję, ale być może później. Ultra gdzie słowo. Ultra nigdy nie zapomnieć, człowiek przyjść i prosić. Ultra to zrobić. Będę tym pamiętać, Wodu. Teraz stracę czas pójść do świątyni. Zaczekać. Ultra dać Mora zbroja, pancerz orków. On być bardzo mocny i bardzo dobry. On chroni człowieka od zła, które być w świątyni. Teraz to być wszystko. Człowiek może iść. Powodzenia. Dziękuję. Pancerz orków? Chyba jest potężniejszy od mojego aktualnego. Solidny kawałek. I wygląda prawie tak jak pancerz elitarny starego obozu, ale mniejsza. I w ogóle nie przypomina innych orkowych zbroi, ale tym bardziej mniejsza. Znasz orka imieniu Urszak? Tak, być wielki, ale dziwny syn ducha. Wiele zim temu chcieliście przenieść z mora. Drwiąc bez sensownego rozkowania szamana. Po co ci on? Wiem, kim on jest. Wiem, że właśnie z tego płodu orkowego wygnali. Obiecałeś spełnić moją prośbę, więc cię proszę. Pozwól mu powrócić i znowu zostać szamanem, jak z dawnych czasów. Ultra, nie oczekiwać taka prośba, ale Ultra dotrzymać słowo. Ultra dostać przebaczenie, mu wrócić do domu i znów stać się synem ducha. Dziękuję ci. O, nie wiem tylko, czy tutaj według dobrej kolejności zrobiłem, więc może zapiszę na wszystkie wypadek grę na innym slocie. Gdzieś na przykład tutaj, nie wiem, na... na to ABC. I tutaj wczytamy normalną grę, bo nie wiem, czy dobrze zrobiłem teraz już go w początku, to żeby łaskawi Urszaka. Bo słyszałem, że z tą misją są problemy, więc nie wiem, jak powinienem w sumie zrobić. Może potem go poproszę. Wiem, że tam trzeba było tego, Hoszpaka zająć. Mogę, czekajcie, N. Nie M, tylko N chciałem, Boże. Not M, but N, że tak powiem. Ja chcieć N. Dobra, i to jest super. Pogadanie z Urszakiem czy nie, bo już nie ogarniam. Urtral. Nie, to byłem przed gadaniem z Urszaku. No i teraz tak, właśnie Urszak. No wiem, że prosił mnie o to, ale bardziej chodzi o świątynię śniącego.
Aha, czyli mogę poprosić pewnie, tak? Dobra, poprosimy w takim razie, zobaczymy najwyżej, bo to wczytamy ten zapis. Zapiszemy w takim razie na innym slocie jeszcze ten zapisik. O tak, żeby być pewnym. No i dobra. Ble, 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 to już gadaliśmy chwileczkę temu. Koniec. Przekażemy Łuczekowi wesołą nowinę. Czyli co, mamy nową potężną zbroję, więcej punktów nauki, więcej expa, super ogólnie. I wyjaśniamy klucz do świątyni świącego, w której bądź co bądź jest nasz ukochany Uriziel. Jednakowoż wejście tam oznacza znowu walkę z nieumarłymi. No fuck off. Chwilę temu wytłukłem całe miasto nieumarłych, a teraz muszę wyruszać na świątynię świącego, która jest również pełna nieumarłych. Ta gra jest po prostu wredna. Fuck you game! You are no truly, truly outrageous. Po prostu ta gra teraz przegina. Za dużo tych nieumarłych. Chciałem z czymś innym powalczyć. Nie wiem, ma być to świątynia, dajmy na to... Owiec, o! Mielibyśmy ze zbutowanymi owcami ninja. Owco-człeków, o! Owco-człeki, to było to. Taka armia owco-człeków walczy w świątyni śniącego. Owce zajęły świątynię śniącego swojego dawnego pana. A, to byłaby epickość. Tylko całą świątynię owco-człeków pytąc. A nie, znowu nie umarli, nie umarli, nie umarli, nie umarli, nie umarli, nie umarli. No i jeszcze umrą do jasnej ciasty i mi nie przeszkadzają. Zdobywać kolejnych i do kolejnych przedmiotów i wykonywać kolejne to kolejne misje. Bo gdzie mali są wszędzie w tej grze. Po prostu plaga. Dosłownie plaga. W przenośni plaga. Chociaż to w tej grze nieumarli nie są plagą, jak na przykład w tym... w World of Warcraft, mówię, z uniwersum Warcrafta. Ale no jednak... są wszędzie. Plaga nieumarli. To jest jednak to. Jednak. Das ist das. Jednakowoż, póki co, do następnego odcinka, w którym to właśnie nie wiem, ale najpewniej udamy się do świątyni śniącego. A póki co, na razie i cześć!